Witajcie barany, zapraszam Was na horoskop na miłość na najbliższe 2 tygodnie. Tak teraz mi przyszło na myśl, żeby postawić 4 karty, 2 na 1 tydzień i 2 na 2, tak żeby mi łatwiej było operować czasem. Zobaczymy, jak to zda egzamin. Barany, jaka jest dla nich prognoza na najbliższe 2 tygodnie. Baran. Pierwszy tydzień. Drugi tydzień. Nie, pierwszy tydzień. Na pewno karty tutaj Wam radzą, drogie baranki, abyście miały ograniczone zaufanie do jakiegoś mężczyzny. Bo tutaj on mi się pokazał w takiej pozycji, że nie do końca może mieć szczere zamiary wobec Was. Może bądźcie bardziej takie, zobaczymy, o co chodzi. Ktoś właśnie, ten mężczyzna, ta osoba może Was do czegoś zmuszać, może chcieć przeforsować swoje zdanie, które nie do końca może być pozytywne, dobre dla Was. Może wydawać się, że może on mówić, że na przykład jeżeli staniecie za tą osobą, to zwyciężycie, że to jest na pewno jedyna i słuszna racja. Także tutaj karty radzą mieć ograniczone zaufanie, mieć swoje zdanie, nie dać się wmanipulować w żadne jakieś takie dziwne sytuacje. W drugim tygodniu, no właśnie, tutaj trzeba naprawdę ostrożnie podchodzić, bo jeżeli mimo wszystko da Ci się wmanipulować, to możecie potem czuć się w tym kolejnym tygodniu tak, jakbyście byli uwiązani czymś. Ale pamiętajcie, że karta diabła to jest takie uwiązanie, które to Wy sami na siebie ściągnęliście. To nie jest tak, że ten diabeł Was... Nie jesteście w stanie się z tego wydostać. To są Wasze słabości, to są takie kajdany, które same na siebie założyliście. I przez to możecie czuć się w taki sposób, jakbyście nie zachowywali się tak jak Wy. Coś może się takiego zadziać, że będziecie się czuć tak sztucznie w tym drugim tygodniu. Ale ja mam wrażenie, że to właśnie ze sprawą tego faceta. Czy jak będzie chciał na przykład przyspieszyć bieg wydarzeń, jeżeli tutaj chodzi o nowe związki. No bo tutaj ewidentnie mi wyszła taka karta romantyczności, emocjonalności. Karta mocnego faceta. Jeżeli zaczyna się związek na przykład, to też obserwujcie znaki, obserwujcie sygnały, jakie wysyła do Was ta osoba, bo czasami my nawet jesteśmy tacy zauroczeni na samym początku tego związku i nie zauważamy tego, że osoba na przykład ma takie tendencje do manipulowania. Nie mówię o takiej agresywnym zachowaniu, takim skrajnym, ale na przykład, tak jak mówiłam, chęć manipulowania, ktoś chce być taki autorytarny, wprowadzić takie rządy autorytarne w związku. Popatrzcie, tutaj przy tym królu kielichów pojawił się diabeł, potem 9 kielichów. Niby wszystko jest ok, ale jednak nie jestem sobą. Pod spodem cesarz. To wszystko jest związane z jakąś naiwnością. Być może właśnie to jest dla Was ostrzeżenie. Siła pod tym królem kielichów, czyli zmuszanie może kogoś do czegoś. Tutaj rada na samym początku, pierwsza karta, która mi się tutaj pojawiła, czyli najmocniejsza energetycznie, aby nie do końca właśnie ufać komu? Temu człowiekowi. Takie czytanie tutaj, takie rady dla Was, ostrzeżenia, drogie baranki. Ja trzymam za Was kciuki, mam nadzieję, że
ostrożnie w ciągu tych 2 tygodni i mimo wszystko jakoś na spokojnie przeżyjecie z zasadą ograniczonego zaufania. Trzymajcie się i do usłyszenia już za 2 tygodnie.